Cześć, siemaneczko nasi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie. Widzowie! No kurde, to przez siebie. Dobra, niech będzie. Ta wersja już jest, zostaje. O matko. Cześć, siemaneczko nasi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie na kanale Izunka i Dem. A to jest, moi drodzy, podcast Dobry Temat i chcielibyśmy w sumie opowiedzieć wam w dzisiejszym podcaście o tym, dlaczego nie było podcastu. Generalnie dzisiejszym tematem rozmowy będzie Bullshit Talk, Depression Time, What the fuck is wrong with us? Znaczy może nie Bullshit Talk i tak dalej, bardziej chcielibyśmy opowiedzieć wam o tym, co się u nas działo i dlaczego tak w sumie ostatnio to odłożyliśmy na bardzo, bardzo daleki plan tak naprawdę i gdzieś ta motywacja się nasza taka pogubiła. I generalnie chcieliśmy wam o tym powiedzieć, bo teraz postanowiliśmy z Marcinem troszeczkę bardziej się do tego przyłożyć i chcąc nie chcąc po prostu wziąć się za to tak jak być powinno, bo w sumie to sprawiało nam bardzo dużo radości i było nawet śmiesznie. Struktury trochę też dawało. Struktury też dawało i generalnie było tak, wiecie, trochę bardziej, nie? Czuliśmy, że angażujemy się w kanał, pomimo tego, że na przykład nie streamowaliśmy, bo gdzieś tam takie rzeczy domowe czy życiowe nas zawaliły. To było fajnie na przykład wiedzieć, że o dobra, ale mamy podcast, no to w podcaście można coś tam pogadać, nie? Więc generalnie chcielibyśmy wam po prostu pogadać z wami o tym, co, jak się stało, że to zniknęło i że ta forma po prostu... Generalnie. Przypomnieć, że ta forma po prostu już wraca. Wydaje mi się, że pierwszym czynnikiem, który jest takie istotne, to jest to, żebyście dali łapkę do góry. I zostawili obserwacje na Instagramie. Kimizu na numer jeden. Napiszcie komentarz, czy tęskniliście za nami i za tym formatem. Oczywiście. Wiem, że nikt nie napisze, ale... Oczywiście też na storki wrzucę pytanie, czy tęskniliście za podcastem i ja bym chciała wiedzieć, że wszyscy dają tak. Tak, a nie Mikołaj. Mikołaj wiem, że też nie. Mikołaj, fajne, że ja cię cały czas obserwuję. Dokładnie. Moi drodzy, generalnie wydaje mi się, że pierwszym czynnikiem, który sprawił to, że nie nagrywaliśmy podcastu, był taka lekka blokada kreatywności. Wydaje mi się, że też było takie lekko problem z znalezieniem jakiegoś tego tematu, który byłby miły do pogadania. Wydaje mi się, że czasem może sami sobie strzelamy w stopę, robiąc format taki, że po prostu gadamy na konkretny temat. Może czasem wydaje mi się, że lekko powinniśmy robić po prostu takie bullshit talki, przemyślenia i płakanie bez skierowanego jakiegoś mega tematu. No ja na przykład tu się z tobą nie zgodzę, bo ja osobiście uważam, że robienie bullshit talku na YouTubie jest bez sensu, bo tego jest tak dużo i że czasami miło by było znaleźć jakiś taki pozytywny aspekt w tym wszystkim. No. I wydaje mi się, że płakanie ludziom w internecie na to, o jak to jest mi źle. Ale nie to mi chodziło z bullshit talkiem, że płakanie. A o co ci chodziło? O takie generalne przemyślenia, gadanko. Przemyślenia, gadanko. Takie, wiesz, chillerka ze mną i z tobą. Nie wiem, mi się wydaje, że to chyba jest trochę mojej winy, bo ja jestem taką osobą, która lubi mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, dlatego w sumie ja zarzuciłam, że dobrze by było gadać na jakiś jeden konkretny temat, żeby mieć tą strukturę jakąś w miarę i móc się przygotować do tego i żeby to było jakieś takie w miarę ciekawe. I wydaje mi się, że to jest troszeczkę mojej w tym winy, że tak inne tematy, które teoretycznie byłyby takie lightowe, takie fajne do pogadania. Nie musi być wszystko 40 minut. To ja po prostu to wszystko tak, wiecie, nie, dobra, to będzie do dupy, dobra, nikt tego nie wiedział. Nie, ale wiesz, z drugiej strony... Wydaje mi się, że to ja po prostu też zabieram tobie motywację do tego i sobie nie, też. Nie, wydaje mi się, że generalnie, wiesz co, problem był w tym, że ciężko jest czasem znaleźć na co tydzień jakiś temat. Prawda, bo też to nie zawsze się coś wyzwań, dzieje. Dokładnie. Ale no... Nie założeniem, się, no. Założeniem podcastu było to, że opowiadamy o swoich doświadczeniach, opowiadamy o swoim życiu, o tym, czym chcielibyśmy się podzielić na YouTubie, no tak. I tak dalej. I powiem ci szczerze, że ostatnio tak sobie myślałam nad tym, nie? I jakbym YouTube traktowała jako taki, wiesz, na przykład taki środek komunikacji do przyszłości, no. Na przykład, nie wiem, ze swoimi dziećmi albo z przyszłościową sobą, to by mogły być dosyć spokojne. Wiesz, jakie to jest dla mnie beka, bo mi się teraz przypomniało, tak była taka bajka Good Luck Charlie. Powodzenia Charlie chyba. Powodzenia Charlie po polsku się nazywa. Nie lubiłem tego. Nie. Oni robili vlogi dla tej małej. Ona nie? Nagrywała, ta typka główna. Generalnie wydaje mi się, że to też by było dosyć takie śmieszne, no bo też nie, ja nie jestem osobą, która chciałaby na przykład opowiadać o swoich problemach, albo ogólnie jakoś tak, wiecie, się otwierać na przestrzeń publiczną, nie? No i tu dochodzimy do kolejnego momentu i do kolejnego w sumie wydaje mi się takiego punktu, w którym gdzieś mi tak się zrobiło ciężko, żeby prowadzić generalnie to wszystko i generalnie tak jakoś... Wydaje mi się, że dopadł mi po prostu taki zimowy letarg. Tak?
zimowo-jesienny letarg i opuściła mnie całkowicie ambicja i motywacja do robienia czegoś. Skupiłam się na głównym punkcie, który miałam w życiu, czyli na pracy, bo no tak. Z tego mam największe profity i całe moje życie kręciło się w sumie wokół tego i nie pozwalałam sobie się oderwać od tego. I po prostu popadłam w taką trochę jakby schematyczność działania. Nie oszukujmy się, życie generalnie jest cyklem, nie? I po prostu tak jakby zabrakło mi na to czasu. No i generalnie stało się tak, że przez tą całą zimowo-jesienną aurę, ja generalnie lubię bardzo ten czas, lubię świeczki, wiecie i tak dalej, ale gdzieś stało się coś takiego, że ja po prostu tak zaczęłam się tak trochę jakby zamykać na ludzi, nie chciało mi się z nimi spędzać czasu. I też na przykład moi znajomi, niektórzy, którzy chcieli się ze mną spotkać ostatnio, bardzo to odczuwają, bo mi się włączył taki typowy introwertyk, nie? Że idę do domu i chilluję bombę na kanapie i se coś zjem, i se odpocznę, i se coś pooglądam, i idę spać, bo rano jest do pracy, nie? No tak. I po prostu też odczuli to inni ludzie. Nie mówię, że denerwowali mnie czy coś, ale czasami ja mam tak, że potrzebuję takiej samotności, żeby się wyciszyć, bo jak jestem za bardzo tak naładowana wszystkim, to później jestem bardzo toksyczna. No, coś tam jest. I ciężko jest mi w sumie o tym mówić, ale nie wiem, czy ktoś z Was tak ma. Może tak, nie wiem, bardziej dziewczyny, może faceci też tak mają, nie wiem. U Ciebie tego nie zauważyłam, ale no, nie każdy facet jest tak samo, nie? Ale u siebie to widzę na przykład, że, nie? Że jak mam za dużo, to po prostu jestem toksyczna później dla otoczenia, więc czasami lepiej jest po prostu posiedzieć sobie samej. Odprężyć się, wiecie, nabrać takiego okej, idziemy dalej, nie? No taka tak. Przerwa od ludzi po prostu. Wydaje mi się też, że generalnie teraz cykl trochę życia i jest trochę dużo zamieszania jest u nas, no bo tu robota, tu też człowiek chciał trochę pójść na siłownię po robocie czy coś, a tu już zaraz 20, nie? Mm. No bo nie oszukujmy się, pracujemy nie aż tak blisko domu, też nie aż tak mega daleko, no ja trochę mam dalej do pracy, ale no dużo czasu tracimy na dojazd, nie? Więc teoretycznie ty jak jedziesz, wracasz z pracy z pół godziny, no to ja wracam ponad godzinę, nie? No i wiecie, zanim się człowiek wróci, tu już za 17, tu jakiś jeszcze, wiecie, nie daj Bóg, obiad trzeba zrobić czy coś, no to też dorosłe życie, nie? No tak, to właśnie to jest też to takie zdarzenie się z codziennością, nie? No. Na przykład siedzieć i nagrywać coś. Czy coś zjeść, albo czy na przykład posprzątać w chacie po to, żeby się nie wkurzać w następnym tygodniu, no że wszystko jest nie ten, nie? Nie ma co się oszukiwać, nie można też cały czas jeść fast foody, nie można też cały czas tylko zamawiać jedzenie, nie? No bo nie oszukujmy się, wiadomo, to by była najłatwiejszą opcją, po prostu dobra, zamówię sobie jakieś żarcie, tak? Przykładowo. Ale to tak to nie jest, nie jest dobre rozwiązanie. Nie, na pewno nie dla mnie. Więc no, to był taki drugi podpunkt, bardziej taki aspekt trochę tego zmęczenia, trochę przez mało słońca, nie? To Danie to też bardzo potrafi być ponure w tym czasie, więc ja na przykład podziwiam ludzi, którzy czują się dalej zmotywowani i pełni energii w tym okresie. Mm. Jeszcze teraz ten jest grudzień, ciężko nie oszukujmy się, od paru dni nie ma prawie w ogóle słońca, jest cały czas ponuro. Cały czas zachmurzenie. Tak w ogóle jest, się słońce nie przebija, nie? Jest tak siwo, tak nie jest to motywujące. Jedna wielka tafla chmur. Nie ma co się oszukiwać, jeszcze takim trzecim czynnikiem, który było w sumie, przez który całkowicie zniknęliśmy na jakiś czas, to było to, że no, przez całą pandemię nie byliśmy w ogóle chorzy, przynajmniej nie mieliśmy stwierdzonego COVID-a, no i Zonka złapała ostatnio. No i muszę przyznać, że to były jedne z takich moich gorszych zachorowań i takiej choroby czasu, oprócz pleców, wiadomo, plecy to jest number one, ale największym problemem właśnie było to, że ja miałam cały czas gorączkę i nie mogłam po prostu się zmotywować do wstania z łóżka, bo było mi bardzo ciężko. No tak. I generalnie naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz ja byłam tak chora na grypę. I ja to nazywam chora na grypę, no nie? Miałam stwierdzonego COVID-a, ale generalnie powiem szczerze, że to było coś okropnego. No było. Coś było okropnego i do tej pory nieraz czuję takie porządne spadki energii, no nie? No tak, takie, że na przykład jem normalnie, piję normalnie, wszystko jest okej i nagle mam takie jeb. Najgorsze jest to, że w sumie miałaś tego COVID-a i to wszystko, ale czujesz zapach i czułaś. Tak. I to jest śmieszne. Ja kiedyś w wakacje straciłam węch i nie wiedziałam. Dopiero się szczaiłam, ale byłam zdrowa. Jedyny objaw był taki, że nie czułam. Dopiero się szczaiłam, że mi kawa nie pachnie, jak pierwszy raz poczułam zapach kawy. No widzisz. Ale uznałam, że to przez względu na pracę, jaką wykonuję, że za mocne, wiesz, no ja, tężenie, nie? Ja złapałem w sumie tak naprawdę trochę tego po tym, jak już Izona wyzdrowiała. Już była prawie w 100%, tak jakbyś 80-90. To trochę też złapałem właśnie, ale ja nie byłem u lekarza ani nic.
brałem po prostu tabletki, które mamy, no i w miarę się podniosłem. Jeszcze no, trochę ode mnie dostał antybiotyk, po mnie w spadku. No, może to nie było za mądre, że nie poszedłem do lekarza. Nie było za mądre, ale teoretycznie pomogło, pomogło. Czysto hipotetycznie nie chciałem się wlekać po tych lekarzach, bo tam ogólnie jeszcze był zawał. Bardziej chorzy był ludzie. Fest, zawał z tym, że wszyscy chorzy są i po prostu brałem to, co miałem, pracowałem trochę z domu. No i przeszło, nie? Znaczy, to dzisiaj mam trochę coś na płucach lekko i trochę taki mam katar, ale to jest do przeżycia. Wydaje mi się, że już właśnie, już prędzej jestem do powrotu w 100% dzisiaj, niż byłem w środę, nie? Albo w czwartek. Dobra, nie wiem, nie wiecie kiedy to nagrywamy. Nagrywamy to dzisiaj jest sobota, żeby nie było. Najprawdopodobniej oglądacie to w niedzielę albo w inny albo dzień. Albo w poniedziałek. Dokładnie, więc kiedy będzie, to będzie. Jeszcze wydaje mi się, że takim sporym aspektem, który wpłynął na to, że nie nagrywaliśmy odcinków ani takich innych rzeczy i generalnie gdzieś tak te streamy się poluzowały i też moje zaangażowanie w tych streamach spadło. Ja wiem, że ostatnio było bardzo słabo, ja Was za to mega przepraszam. Ja postaram się bardziej dbać o swoją energię życiową na tych streamach i się też skupiać na czacie i wiecie, bo generalnie ja sama się z tym nie czuję dobrze. Nieraz jak oglądam sobie powtórki, to mnie to normalnie przeraża, nie? Przeraża mnie to, ja sama siebie na tych streamach nie lubię i to jest przykre. I mnie to drażni mnie to, że tak to wygląda, a nie inaczej. Generalnie wydaje mi się, że się taką jedną właśnie tą rzeczą to było to, że ja miałam straszny nawał w pracy. I generalnie bardzo, bardzo często przenoszę pracę z pracy do domu i robię dużo rzeczy w domu i to nie jest okej, bo dom to i ta przestrzeń powinna być czysta od pracy, nie? Idziesz do pracy i pracujesz w pracy, a nie. Ja jeszcze się tego nie nauczyłam ze względu na to, że wcześniej pracowałam w trochę innym trybie i w ogóle wykonywałam inne zajęcia i byłam na, wiecie, cały czas takim chomikowym pędzie w tej pracy i teraz muszę się tego nauczyć, a jest mi ciężko się nauczyć tego, wiecie, że dom to nie jest miejsce na pracę. W momencie, kiedy dostaję tak dużo zadań, które muszę zrobić, a wymagają ode mnie dużo czasu, ze względu na to, że ja jeszcze z tym duńskim nie jestem aż tak ho-ho, mój kumpel, nie? No. Tylko na zasadzie taki Więc generalnie to zajmuje... Kosztowało Ci to więcej czasu niż kosztowało powinno. Kosztowało mi to więcej czasu niż powinno i też kosztowało mi to więcej nerwów. No, w sumie z drugiej strony trochę Ci pomogłem, ale no też nie oszukujmy się, oni mi nie płacą, żebym to robił. No wiem, nie? Ja i tak jestem Ci bardzo wdzięczna, że Ty mi pomagasz i że sprawdzasz te błędy, żebym nie wychodziła na debila i w ogóle. Pewnie i... też nieraz robię, ale to już jest no nieistotne. No dobra, ale na pewno wychodzisz na mniejszego debila niż jakbym ja wyszła na debila. Nie, no aż tak źle mega też nie jest. No są... klasyczne błędy, ale no to się powtarza, no nie oszukujmy się, jest, cały czas się uczysz, oni wiedzieli to, że Ty się uczysz, więc ja czasem wydaje mi się, że sama sobie strzelasz w nogę, bo może za bardzo ambitnie chcesz, żeby to było napisane. No, to akurat się zgodzę, bo oni nie wydaje mi się, że od Ciebie oczekują takiej ambicji, jaką sama pokazujesz. I to może ich też chyba tak. Czasami zaskakuje trochę, nie? Tak mi się wydaje. Ale generalnie muszę przyznać szczerze, że no jest to dosyć dla mnie wymagające. Bo wiecie, ja to się zderzyłam z czymś takim, że ja wcześniej pracowałam w zupełnie innej profesji, nie w swoim zawodzie i w ogóle udało mi się, dostałam pracę marzeń, w sumie którą chciałam zawsze tutaj pracować, bo uważałam, że wow, jak to będę miała, to będzie super, nie? A okazało się jednak, że jest ciężko i to był taki placek w twarz. No tak. Nie? I to też po tym było mi się trochę ciężko podnieść, ale próbuję naprawiać trochę swoją głowę i swoje podejście do pracy tak, żeby dało się ze mną żyć i żeby ta ambicja nie wpływała na mnie aż tak mocno i żebym sama na siebie nie wywierała presji. To jest ciężkie, bo w sumie teoretycznie jestem dorosłym i powinnam sobie sama z tym radzić, a ja widzę, że ja potrzebuję dodatkowej pomocy z tym, żeby sobie poradzić, żebym sama na siebie nie nakładała presji. No to jest ciężkie, nie ma co się oszukiwać. I szczerze, ja nie rozumiem tego kompletnie i sobie z tym nie radzę, ale mam Marcina, on mi bardzo mocno pomaga z tym. Bardzo mocno mi pomaga z tym i jak zaczynam świrować, to przywołuje mnie do porządku i... No tak. Niestety, bo to ja jestem. Taka moja rola. Ale jestem mu za to bardzo wdzięczna. Więc ostatnio miałam za bardzo dużo świrowania i za bardzo dużo, wiecie, tak. Nie, ale to dopiero tak naprawdę, nie oszukujmy się, wracamy w sumie do siebie po chorobie, nie? No bo to też nie ma co się oszukiwać. Czas nie był taki jakiś mega fortunny. Generalnie wydaje mi się, że też nas trochę zniechęca to, że nie ma jakiejś takiej konkretnej gry, w którym kierunku byśmy szli, nie? To też
też jest taki brak trochę, ale to ja bardziej myślę tutaj o podcaście. Podcast jest bardziej naszą kwestią, nie? Tak, ja na przykład miałam zaplanowane, chciałam robić recenzję kawki, którą mam z kalendarza adwentowego. Moi drodzy, coś wam powiem, prawda jest taka, że już w ogóle kalendarz to mi się spierdolił, bo nie wypiłam generalnie tych wszystkich kaw, które miały być. Po prostu je pijesz. Po prostu je sobie piję. Jak mam taki hygge czas, taki wiecie, spokojny, taki do chillowania, to sobie wtedy je piję. I to tyle, bo z rana się nie da, w pracy się nie da, więc zostaje tylko popołudnie, a popołudnie to godzina 18, to ja już nie piję, bo wtedy nie usnę. Możesz sobie wziąć do tego, jak będziemy na święta jechali. No tak, taki mam zamiar. No dobra. Jakieś jeszcze końcowe puenty? Chcę wrócić z tym wszystkim, chcę wrócić z nagraniami, chcę wrócić bardziej na Instagrama, chcę zrobić to wszystko, chcę pokazać, że mogę i że jestem w stanie, tylko ja po prostu muszę trochę bardziej skupić swój mózg na tym, że oprócz pracy i takiego codziennego biegu mam też dodatkowe rzeczy do robienia, które są fajne i nie muszę się wstydzić, że to robię, bo w sumie jest to dosyć miłe zajęcie. Jak widzę, że jak wychillowałam, jak byłam chora, to miałam odpały takie, że mi się bardziej chciało, nie? Czyli wydaje mi się, że jest to kwestia tego, że presji i tego czasu i takiego ścisku, że moje myśli i głowa jest zupełnie inna. Nie oszukujmy się, czas ostatnio bardzo szybko leci. No leci bardzo szybko. Grudzień mi bardzo szybko minął, a już zaraz mamy wolne. Dlatego, moi drodzy, mamy parę przewidzianych filmików i podcastów, na jaki temat byśmy chcieli pogadać. I mam nadzieję, że... A, no jeszcze zapomniałam powiedzieć jedno, że w sumie podjęliśmy jedną z takich dosyć ważnych decyzji w naszym życiu, tak mi się wydaje. No i też za tym idą pewne zmiany i obowiązki, więc teoretycznie to jest coś, na co też się szykujemy pomału. No, także wydaje mi się, że gdzieś i też pod tym kątem będzie troszeczkę zamieszania, ale... Na pewno, zawsze jest. Spróbujemy to ogarnąć. I generalnie muszę przyznać szczerze, że mamy zaplanowane parę filmików. Ja też chciałabym robić pewne swego rodzaju vloga, mam pomysł, gadaliśmy się właśnie o tym. No i mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie nas śledzić i motywować, żeby się chciało, żeby warto było, że wiecie, halo, ogarnij się, Izunka, i wracaj do żywych. Moi drodzy, na końcu tego pięknego filmu, no może masz coś jeszcze do dodania? Nie, już chyba nie. Właśnie zrobiłam sobie psychoanalizę, już mi wystarczy. Jestem pierdolnięta. No to wszyscy wiedzą, ale moi drodzy, napiszcie jakiś piękny komentarz, napiszcie coś miłego. Nie zapomnijcie też dać łapeczkę do góry. Wiadomo, trzeba żebrać o łapki, moi drodzy. Tak już jest, są wymogi tego, otóż pięknego, tej pięknej platformy, bym rzekł. No i co? Odwiedźcie nas na Instagramie, Timizuna numer 1. Dajcie. Coś masz jeszcze do powiedzenia? Nie zapomnijcie o myjących rączkach. Trzymajcie się. Cześć.